W sobotnie popołudnie mogliśmy wejść w klimat starego Chwaliszewa. Ta niezwykła podróż w czasie została zorganizowana w ramach kolejnego kameralnego spaceru po Poznaniu indywidualnej inicjatywy miłośnika historii naszego miasta Dariusza Jankowiaka. Organizuję takie wycieczki zazwyczaj raz w tygodniu w soboty. Jestem takim amatorskim przewodnikiem. Robię to z takiej pasji dla siebie, bo bardzo, bardzo lubię opowiadać innym o Poznaniu. Udaje mi się to od jakiegoś czasu organizować. Grupy są różne, czasami przychodzi 100 osób, czasami przychodzi kilka osób. Aktualnie robimy wycieczki po Chwaliszewie, po dzielnicy Cesarskiej, po Placu Wolności. To są takie jakby na tą chwilę dwa programy wycieczek. Tematem sobotniego spaceru była także znikająca rzeka. Znikająca rzeka, ponieważ Chwaliszewo niegdyś było wyspą, którą otaczała z dwóch stron Warta tak naprawdę. Byliśmy na Starym Moście Chwaliszewskim, na Starym Korycie Warty i właśnie o tym mówiliśmy, o tym zniknięciu tej rzeki z tego miejsca. Mogliśmy także wejść do jednej z najstarszych kamienic na Chwaliszewie. Znajdujemy się w zaułku Ślepego Antka przed kamienicą czynszową z przełomu XIX i XX wieku. Jest to pozostałość po osiedlu robotniczym, które zostało tutaj założone właśnie pod koniec XIX wieku, bodajże 1899 rok. Ta kamienica jest pozostałością z 21 kamienic, które zostały tutaj wybudowane dla napływających do Chwaliszewa robotników. Kameralne spacery po Poznaniu mają charakter otwarty i cieszą się coraz większą popularnością. Inicjatywa organizowania takich wycieczek jest, uważam, jak najbardziej na miejscu i jednak powinno więcej osób korzystać z takich wycieczek. Można się bardzo dużo dowiedzieć, zwłaszcza osoby, które nie są rdzennymi poznaniakami, tak jak ja, mogą właśnie skorzystać z informacji, które tutaj Pan przedstawia nam. Mieszkamy tutaj na Czartorii, no i chcieliśmy wiedzieć po prostu, co to kiedyś było, jak to kiedyś wyglądało. Interesowało nas to po prostu. Stwierdziliśmy, że jak mieszkamy, no to warto jednak wiedzieć, gdzie. Super, tak, zaprosiliśmy koleżankę, żeby nam towarzyszyła i jest naprawdę ciekawie. Okazało się, że część plotek, które słyszeliśmy wcześniej, to jednak jest nieprawda. Na przykład o właśnie Ślepym Antku. Ślepy Antek, proszę Państwa, to jest bohater Chwaliszewa, nazwijmy to. I jeden z największych juchtów, tak zwanych, czyli łobuzów, mówiąc takim kolokwialnym językiem, który mieszkał na Chwaliszewie w okresie międzywojennym. On się tutaj sprowadził, on pochodził z, dobrze pamiętam, z Wierzenicy. Zawsze mnie ciekawiło takie spotkania. Można się dużo dowiedzieć, też się bardzo tym interesuję. No, od pewnego czasu w ogóle interesuje mnie miasto, w którym mieszkam. I dlatego postanowiłem być. Można dyskutować z panem przewodnikiem, wymieniać informacje. Niektórzy przynoszą też różne książki, albumy. Można również porozmawiać, no i dowiedzieć się czegoś ciekawego. Informacje na temat kolejnych spacerów organizowanych przez Dariusza Jankowiaka można znaleźć na profilu facebookowym Spacer po Poznaniu – Kameralne zwiedzanie miasta.